Prawie 500 miliardów euro, tyle każdego roku na całym świecie, przeznaczane jest na zakup leków. W Polsce w 2011 roku wartość tego rynku przekroczy 31 miliardów złotych i choć sprzedaż leków bez recepty w zwykłych sklepach stale rośnie, to miejscem detalicznej sprzedaży najbardziej potrzebnych i najbardziej zaawansowanych technologicznie leków i wyrobów medycznych pozostają apteki. To sprawia, że zawód farmaceuty jest wciąż zawodem zaufania publicznego i pełni ważną rolę. A o sile i znaczeniu tego zawodu w danym kraju świadczy sprawność działania jego samorządu. W Polsce od wieków farmaceuci gromadzili się w stowarzyszeniach, ale działające do dziś struktury samorządności udało się stworzyć dopiero na fali przemian, jakie nastąpiły po 1989 roku. Samorząd farmaceutów powołany został ustawą z dnia 19 kwietnia 1991 roku. Ustawa ta nadaje osobowość prawną strukturom organizacyjnym samorządu, to znaczy Naczelnej Izbie Aptekarskiej i Okręgowym Izbom Aptekarskim. Ustawa sprzed dwóch dekad nakreśla też prawa i obowiązki izb aptekarskich. Głównym zadaniem samorządu farmaceuty jest reprezentowanie jego interesów zawodowych, społecznych i gospodarczych. Równie ważną kwestią jest sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zawodu farmaceuty. Zadanie to samorząd wypełnia poprzez stwierdzanie prawa wykonywania zawodu i prowadzenie rejestru farmaceutów oraz poprzez sądownictwo dyscyplinarne w sprawach odpowiedzialności zawodowej. Poza tym samorząd wydaje opinie w sprawie udzielania i wycofywania pozwoleń na prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych, dba o podnoszenie kwalifikacji swoich członków oraz zarządza majątkiem. Środki finansowe pochodzą przede wszystkim ze składek członkowskich, następnie z różnych dotacji ministerialnych, darowizn, sponsoringu. Pierwszy okręgowy zjazd aptekarzy w Olsztynie odbył się 19 października 1991 roku. Na zjeździe pierwszym prezesem Okręgowej Rady Aptekarskiej wybrany został magister Leszek Rogoziński. W tym czasie wyłonione zostały też inne organy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania samorządu w regionie. Rada Aptekarska, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowy Sąd Aptekarski oraz Komisja Rewizyjna. Prace samorządu w pierwszych tygodniach i miesiącach skupiły się wokół organizacji biura oraz koncesjonowania aptek i hurtowni. Prezesem drugiej kadencji w 1995 roku wybrana została magister Lucyna Łazowska, która pełniła tę funkcję przez dwie kadencje, kierując pracami całego samorządu tak, by sprostał coraz to nowym wyzwaniom, m.in. ustawie o komercjalizacji ZOZ-ów i reformie administracyjnej. Od 1999 roku Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie obejmuje obszar województwa warmińsko-mazurskiego bez powiatów braniewskiego, elbląskiego i ełckiego. W takim kształcie działa do dziś. Rok 2002 przyniósł wielkie przenosiny siedziby izby z placu Bema do dzisiejszego biura przy ulicy Partyzantów w Olsztynie. W 2003 roku prezesem Okręgowej Rady Aptekarskiej wybrany został magister Jan Rogowski. Na zjeździe 4 lata później najwięcej głosów uzyskała magister Ewa Więckowska. Niestety, 16 maja 2011 roku z grona farmaceutów tę znakomitą ich przedstawicielkę wyrwała nieubłagana śmierć. Była to skarbniczka Naczelnej Izby Aptekarskiej, więc to jakby doceniliśmy w ogóle i wartość jej pracy i jej podejście do środowiska aptekarskiego, jak też i dbałość o zawód. I tutaj muszę powiedzieć, że ta praca przebiegała w sposób naprawdę harmonijny. Dziś do Okręgowej Izby Aptekarskiej należy ponad 500 farmaceutów. W 2008 roku Okręgowa Rada Aptekarska w Olsztynie rozpoczęła wydawanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty. Wręczanie prawa poprzedzane jest uroczystym ślubowaniem składanym przez młodych adeptów. W ten sposób w szeregi izby co roku przyjmowanych jest kilkunastu farmaceutów. Wiem, że moja praca służy ludziom cierpiącym, którzy potrzebują pomocy, a że specjalizuję się w żywieniu pozaelitowym. To jest to lek skierowany właśnie do tych ludzi ciężko chorych, przed ciężkimi operacjami czy po operacjach. Dlatego jeżeli chodzi o taką samorealizację,
to jest bardzo fajnie, bo czuję, że robię coś ważnego i że się w tym spełniam. Od początku działania Izby jednym z największych wyzwań było zapewnienie farmaceutom szkoleń na wysokim poziomie. Każdy farmaceuta jest zobligowany do wydobywania punktów edukacyjnych. Wynika to z tego, że mamy do dyspozycji coraz nowsze środki farmaceutyczne. Te środki wymagają dużej wiedzy w zakresie przechowywania, ordynowania, a również przekazywania informacji pacjentom. Żadna uczelnia wyższa w regionie nie kształci farmaceutów. Szkolenie członków Izby nie byłoby więc możliwe bez wsparcia ośrodków zewnętrznych. Udało się nawiązać niezwykle owocną współpracę z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku i Bydgoskim Kolegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a przede wszystkim z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. W ogóle nasz wydział tu z Gdańska farmaceutyczny z kolegami z Olsztyna utrzymuje gorące, że tak powiem, kontakty zawodowe od samego początku, bo właściwie większość pracowników farmacji olsztyńskiej, warmińskiej to są nasi absolwenci. Byli zawsze też w tej Izbie zaangażowani działacze społeczni, aptekarze, którzy czuli potrzebę kontaktów właśnie z farmacją akademicką, a przy tym byli dobrymi organizatorami, bo to jest ważne. Umiejętności organizacyjne przydały się też przy przygotowywaniu spotkań ponadregionalnych. W ostatnich latach z inicjatywy Olsztyńskiej Izby oprócz szkoleń dla farmaceutów z aptek ogólnodostępnych odbyło się też kilkanaście szkoleń z zakresu farmacji szpitalnej. Tak zwanych warsztatów farmaceutycznych, w których brali udział zarówno aptekarze z naszej Izby Okręgowej Aptekarskiej w Olsztynie, jak też aptekarze z Podlasia. I to jest chyba taki jedyny ewenement w Polsce, bo raczej nigdy się tego nie spotykało. No i wszyscy się poznawali, mieliśmy swoje doświadczenia, co jest również bardzo cenne, bo jednak każda apteka szpitalna różni się od siebie i ma różne problemy, ale też są i problemy wspólne. Kierownicy aptek szpitalnych, rozpisując coroczny przetarg na dostawę leków, dysponują pieniędzmi publicznymi. Zobowiązani są więc do stosowania się do ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a ustawa ta, zdaniem wielu, nie uwzględnia specyfiki i niuansów rynku farmaceutycznego. Dla nas, dla kierowników apteki, to jest bardzo trudne zadanie i z roku na rok tak naprawdę coraz trudniejsze, ponieważ konkurencja jest ogromna, jest bardzo dużo leków generycznych, więc trzeba naprawdę włożyć dużo pracy w to, żeby taki przetarg dobrze skonstruować i żeby, co jest zadaniem takiego przetargu, żeby te leki kupić w konkurencyjnej cenie. Tak zwana wojna cenowa jest jeszcze większym wyzwaniem na rynku aptek ogólnodostępnych. W ciągu dwóch dekad działalności samorząd wielokrotnie stawał przed wyzwaniami stawianymi przede wszystkim przez wolny rynek. W Polsce działa prawie 14 tysięcy aptek i punktów aptecznych. Wbrew pozorom ta liczba nie przekłada się na dostępność leków. Apteki często koncentrują się w miejscach największego przepływu ludzi. Otwierane są nie tam, gdzie są naprawdę potrzebne, a tam, gdzie jest to najbardziej opłacalne. To odbija się na pacjentach, zwłaszcza tych najbardziej chorych, a więc najmniej mobilnych. Dlatego tak ważne, nie tylko z punktu widzenia środowiska farmaceutów, ale przede wszystkim dla pacjentów, są przedstawiane przez samorząd aptekarski postulaty oddania aptek farmaceutom i ukrócenia często zabójczej konkurencji ze strony aptek sieciowych. W przeciwieństwie do większości państw Unii Europejskiej, apteka nie jest w ręku aptekarza, nie jest w ręku magistra farmacji. Umieszczono nasz zawód w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. W związku z tym każdy obywatel lub spółka może na dzień dzisiejszy otwierać aptekę. Aptek jest po prostu za dużo. Działalność samorządu nie miałaby takiej skuteczności, gdyby nie solidarność pomiędzy wszystkimi grupami zawodowymi działającymi na rynku medycznym i dobra współpraca z instytucjami państwa. Jak z każdym samorządem zawodowym, ta współpraca w naszym województwie układa się moim zdaniem rewelacyjnie. Mamy to szczęście, że rozmawiamy ze sobą o wszystkich sprawach samorządowych, popierania naszych członków, wiele działań na zewnątrz, reprezentowania naszych samorządów, bardzo wiele wspólnych inicjatyw,
zakończonych sukcesem. Przede wszystkim co miesiąc w praktyce refundujemy leki, czyli zabezpieczamy finansowanie tych leków dla pacjentów i to jest taka nasza comiesięczna, dwa razy w miesiącu realizowana praca, która odbywa się w zasadzie nie z samorządem, tylko ze wszystkimi właścicielami aptek w naszym województwie. A oprócz tego współpracujemy na niwie kontroli, współpracujemy na niwie refundacji i jej oceny i mamy kilka takich projektów, które troszkę wspólnie z tym środowiskiem realizujemy. Przy tej okazji chciałem złożyć serdeczne gratulacje samorządowi aptekarskiemu, jednocześnie podziękować za dotychczasową współpracę. Jeszcze raz uważam, że mimo pewnych problemów, które wynikają jak zwykle na styku dwóch samorządów, ta współpraca do tej pory przebiegała naprawdę dobrze i zawsze rozwiązywaliśmy problemy ku zadowoleniu obydwu korporacji zawodowych. Jeszcze raz życzę Państwu dalszych sukcesów w działalności samorządowej. Współpraca układa się dosyć sprawnie. Mamy dobry kontakt. Jeżeli cokolwiek jest do wyjaśnienia, to spotykamy się, również zaprasza nas Okręgowa Izba Aptekarska na posiedzenia Rady Aptekarskiej czy na spotkania z aptekarzami. Tam mamy możliwość zaprezentowania wyników kontroli jednostek przez nas kontrolowanych czy wyników naszej działalności. 20 rok działalności samorządu farmaceutów okazał się być czasem gorącej dyskusji wokół przygotowywanej ustawy refundacyjnej. Naczelna Izba Aptekarska stale konsultowała kształt nowego prawa. Mamy nadzieję, że przede wszystkim ten etos naszego zawodu jednak zostanie przynajmniej po części przywrócony, bo to, co się dzieje na rynku aptecznym, to niestety trzeba sobie otwarcie powiedzieć, nie jest właściwa droga. Sprzedaże jednogroszowe, jednozłotówkowe, różne programy lojalnościowe, reklama aptek, to są elementy, które wkradły się do tego naszego zawodu w sposób zatrważająco mocny i niespotykany w innych krajach Unii Europejskiej. Mimo ciągłych zmian w prawie i w sytuacji na rynku, Okręgowe Izby Aptekarskie z sukcesem dbają o dobro zawodu, jakim jest farmaceuta, dbając tym samym o dobro pacjentów. Samorząd zawodowy jest instytucją państwa demokratycznego. Jest wartością, o którą warto dbać i walczyć. Demokracja musi być codziennie wywalczana. Samorząd zawodowy stanowi taką kotwicę dla jakości wykonywania zawodu publicznego. Można się pokusić o stwierdzenie, że jaki zawód, taki samorząd. I odwrotnie, jaki samorząd, taki zawód.